A ruszam tu po pauzie, 9 godzin z Lukoila z Utola Suchego. Wczoraj nie dałem rady w nocy dojechać do Nevady. Byłem taki śpiący, że kurczę, już mnie tak muliło. A jak nocy muli, to nie są przelewki. Trzeba się zatrzymać i spać. Tylko dojechałem do Lutola. Dzisiaj muszę dojechać do Sinsheim. Tak, chciałbym, żeby dzisiaj jak najdalej dojechać, jutro również. W siale tam zostanie. To jest dosyć sporo, ale na 7 godzin powinniśmy dojechać tam już do Hiszpanii na celu. Jestem właśnie w Boczowie. Ostatnio w uwadze było o tej szkole, tej po prawej stronie, że jest blisko drogi, hałas. No i tak jak mówili, że 30 stawią, tak wstawili. Ale to i tak gówno daje. Dzwoniłem kolegę od nas, Mariusza. Okazało się, że jedzie w to samo miejsce co ja, tam pod Barcelonę. Także będziemy lecieć razem. Czy tak to pierwsze wjechać od razu? Czy tutaj ta przyczepa stoi? No, możesz tu wjechać, będziemy widzieć dokładnie co się dzieje na autostradzie. Dobrze. Zmieniam trasę. Skręć w lewo. Za 200 metrów skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony. Na drugą pauzę 40 minut zjeżdżamy, dzisiaj na dychę idziemy. Przelecimy Lyon i za Lyonem staniemy na pauzę, jest na 11 godzin. Jutro Barcelona, zrzutka, załadunek i z powrotem.
dojeżdżamy do celu. Paris del Wallace, czy jak to inaczej się mówi, Paris del Wallace. Dojeżdżamy. Dzwonię do domofonu, mówi, że tutaj jest z Polski i oni tam, i do tyłu jedziemy tam. Zresztą będziesz widział, gdzie jadę. No nawet nic z tym musiałem mówić, od razu otworzyli. Nadywają się. Zaraz się okaże, czy kuźwa postoimy, czy od razu nas wezmą. Ha. Tutaj stoi. Kuźwa tam z paletami. No nic, skoro za nim staniemy chyba i ciul. W rajce się normalnie ustaw. Tutaj czuję. No, w tych rajkach się ustaw, ja się ustawię za nim tutaj i idziemy z papierami, zobaczymy co nam powie. Nie, ciekawie to wygląda, kuźwa. Druga 46. Zgłaszam tutaj po pauzie z Barcelony. Wczoraj załadowałem. Jeszcze na końcu czasu pracy i lecę do Gliwic. Taki trochę ekspres, bo mam dzisiaj jest czwartek. Druga 46. A 8.30 w sobotę muszę być w Gliwicach na rozumówku. To jest taka jeszcze zona industriala, że tutaj wjeżdżałem wczoraj, to na wjeździe kikacika musiałem wziąć, teraz tego kikę tam muszę oddać. Zeskanować tego tiketa, jest taki kod na tym tikecie i zeskanuję go i wyjeżdżam. Wjedź na rondo, skręć w pierwszy zjazd. Kazana jest zaraz przy Morzu Śródziemnym, czuć taką bryzę nadmorską. Teraz muszę całą Barcelonę przejechać w koło. Tout à l'heure, peu après 13h.
pauzy 11 godzin. Godzina 14.07. Wykręcę pauzę 11 i po pierwszej będę ruszał. Pierwszej w nocy. Dolecę 10 razy na Rembergę. Też 11 wykręcę, bo zostały mi tylko 11. I wlecę na 8.30, muszę być, jak już wcześniej mówiłem, w Gliwicach. Wieczna Rondo. Skręć w pierwszy zjazd, potem przyjazd na miejsce. Dojechałeś na miejsce. Bonjour. C'est la douane. Oh, la CMR. CMR, ok. Decathlon. Decathlon. Si, oui. Merci. Ok, ça marche. Ok, merci. Jeszcze douana mnie tutaj skontrolowała niespodziewanie. Ale nic, CMR-kę sprawdzili. I okej. No nic. Zakończam tacho. Zostało mi 16 minut jazdy na 10 godzin. Okej. Na 1.17 ruszyłem właśnie po pauzie 11 godzin. Nocka spokojnie przespana. Ruszę dalej. Dzisiaj około 770 km do przejechania w Niemcy. Koło miasteczka Hof będę chciał stanąć przed zjazdem na 7.2. Zjazdem na, że tak powiem, na Zgorzelec. Przede wszystkim zależy wszystko od korków w Niemczech. Akurat będę w takie kurde godziny niestety myślał na ciebie wyrobić, że będę 6-7 rano, 8 nawet, na najgorsze kurde największe korki. Nic nie poradzę. Nie dało inaczej. Powiem wam, od kilku dni co rano wstanę, czy to 6, czy 7, czy właśnie godzina pierwsza jak dzisiaj lub wczoraj druga,
To gdzieś tam w oddali się błyska, gdzieś tam w oddali jest burza. Ale tylko raz mnie burza złapała. W środę, jak wracałem po załadunku i jechałem na załadunek. To tak wydalało, w Barcelonie akurat wtedy byłem. Tak lało, że wszyscy zwalniali do 40 na godzinę. Włączali światła przeciwdźwigalne, bo dosłownie nie było widać samochodu. Tak lało, że wycieraczki to w ogóle nie nadążały. A teraz dziś burza jest za mną. W pusterkach tylko widzę, że się błyska za mną. Gdzieś bardziej na południu. Granica Francji z Niemcami. Załadowane tylko 10 ton, to idę pod góreczki jak przecinak. Zostało jeszcze 65 km do parkingu. Godzina 10. Zjadę na pauzę. 11 godzin pauzy wykręcę. I jutro rano w Gliwice. No i zjeżdżam na pauzę 11 godzin. Godzina 10:48. Wykręcę pauzę, ruszę wieczorem i dolecę na jakieś 7 godzin do Gliwic. Kasia, zaraz do ciebie odzwonię. I ruszyłem po pauzie z pół godzinki temu. Zostało mi do granicy 247 km do Polski. Krótka pauza i dalej do Gliwic. Jak dobrze pójdzie na 6, po 6 powinien być w Gliwicach. Godzina 1:38, wjeżdżam do Polski. Idę tankować.
Górka za Wrocławiem, godzina 4:40. Zostało jeszcze 136 km do celu. Wczoraj dostałem jeszcze załadunek, już adres załadunku na dzisiaj. Mam ładować dzisiaj sobota. W Tychach. Za 140 metrów skręć w prawo. I w poniedziałek mam zrzutkę w Kauflandzie, w Bydgoszczy. Ale ja tylko załaduję dzisiaj. I zostaję tutaj, bo dzisiaj... Następną skręć w prawo. Po pierwsze mi się kończy jazda, po drugie czas pracy o 11, a jest godzina teraz 6, a po trzecie mi się kończy tydzień o 15:40, bo wyjeżdżałem w niedzielę. 15:40, ten krawężnik jest taki dziwny. No, dojeżdżamy. Pełno ludzi w koło chodzi, bo zmiana, 6 rano. Następną skręć w lewo. Tutaj w lewo skręcić, tak? Dobra. Skoczyło, że ślepa uliczka, ale dojazd widzę jest. Już widzę na wprost Decathlon. No zobaczymy, dobrze było jakby szybko. Jestem 2 godziny przed awizacją. Ponad 2 godziny. Mam nadzieję, że szybciej zrzucą, szybciej pojadę załadować. Żebym rzeczywiście się zmieścił w tym czasie pracy dzisiejszym. Musiałem wczoraj 22, a zostało mi tylko 13 godzin pracy, pozostawało mi, bo dziewiątki wszystkie powykręcałem już na początku tygodnia, żeby szybko dojechać do Barcelony. No i teraz pozostawały mi tylko 13 tutaj, już z Barcelony jadąc do Polski. Dlatego już dużo nie zostało tego czasu pracy na dzisiaj. Sporo aut jest. Zobaczymy, co mi zaraz powiedzą. Za 300 metrów skręć w lewo. No, niedziela, godzina za 10:08 rano. Rozładowałem dopiero dzisiaj, bo wczoraj już mi czas jazdy i pracy się kończy, i zresztą tydzień. Wykręciłem to na Decathlonie weekend. Zrzuciłem teraz po 6 rano. Jadę teraz do tych, ładować się jeszcze, po wodę jadę. I jutro zrzutka. Jutro zrzutka w Bydgoszczy. Ale dzisiaj tak wiele nie ujadę, bo zostały mi 3 godziny do końca na ten tydzień jazdy, 56 godzin. Czyli mam już 53 godziny wyjechane na ten tydzień. Maksymalnie mogę wyjechać w pierwszy tydzień 56 godzin. Drogi już zostanie mi 34 na 2 tygodnie. Jak wam wiadomo, to niektórym 90 godzin na 2 tygodnie można wyjechać maksymalnie. A w jednym tygodniu maksymalnie można 56, ale to automatycznie 34 w drugim tygodniu. Żeby się wszystko zamknęło w 90 godzinach.
No nic, zostało mi. Nawigacji nie wiem, czy wiem jeszcze nawet. Zostało mi 70 km niecałe do tychy. Załaduję, mam nadzieję, że tak szybko jak tutaj rzuciłem dzisiaj. I podlecę gdzieś Częstochowa, może za Częstochowę, może do portu Radomsko dojadę. I będę stał do drugiej w nocy, aż mi się godziny tam zejdą. Żeby móc jechać dalej. Zjedź z autostrady za 1 km. Prawie u celu na załadunek. Przyjazd na miejsce za 160 metrów. Kurde, jakie to dziury. Machnął mi, że ma go od razu tutaj się podstawiać. Byłem ciekaw, czy rzeczywiście w niedzielę pracują. Ale jak widać, tak. Chyba jest tutaj przez ten upał, przez te upały. Non stop nawalają tą wodę. Tak podejrzewam. Okej, idę się zameldować. O, cyk, wszedłem do biura. Miłe panie powiedziały, że pod rampę 202. Ładuję dobrowiankę. Cały zestaw, 24 tony. A więc jedziemy, z drugiej strony jest ta rampa. Załadowałem, jestem właśnie na S1 na Śląsku. Zostało mi jeszcze godzina 46 do końca godzin jazdy na ten tydzień, czyli na 56 godzin, tak jak wcześniej wspominałem. I gdzieś za Częstochową na parkingu stanę. Będę musiał czekać do nocy, aż mi godziny zajdą, żeby ruszyć dalej do Bydgoszczy. Dzisiaj jest 10 czerwca, 14 czerwca zaczynają się Mistrzostwa Świata. I już coraz częściej widać w oknach ludzi, czy na balkonach flagi Polski. Już powoli zaczynają ludzie się wykładać. Kibicowanie się zacznie.
tygodniowy czas jazdy dobiega końca. Także kończymy. Stoimy i kończymy. Słuchajcie, tu stanąłem koło tych Litwinów. Stoją we dwóch. Wróciłem ze sklepu i tylko mnie zobaczyli, to z daleka już kieliszeczkiem już częstowali. Czy się z nimi napiję. Tak nie bardzo, w niedzielę, przy niedzieli, gdyby to jeszcze sobota była, ale przy niedzieli to nie bardzo. Tak potrafią Litwini ugościć. Nawet i Polaków. Już nie pierwszy raz o tym słyszałem. A jednak to jest fakt. Poniedziałek, godzina 4:23. Wyjechałem właśnie przed chwilą z portu Radomsko. Jakieś jeszcze 3 godzinki i będę na Kauflandzie w Bydgoszczy. Rozładuję, mam nadzieję, że w miarę szybko pójdzie. Na bazę i do domu. Jestem już na parku przy Wesołym Bydgoszczy, dojeżdżam do Kauflanda.